Szanowni Państwo, nie tak dawno mieliśmy okazję zobaczyć wiadomość wyświetlaną na stronie Głównej Politechniki Śląskiej, że zostaliśmy liderem, jeśli chodzi o liczbę zgłoszeń w Europejskim Urzędzie Patentowym. To jest między innymi również efekt naszych działań w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza. Staramy się, aby naukowców zachęcać do działalności innowacyjnej, aby oprócz badań naukowych, nauk podstawowych, również inwestować w nauki stosowane i aby starać się tworzyć rozwiązania takie, które mogą być bezpośrednio przydatne dla gospodarki i dla społeczeństwa. Ale takie rozwiązania trzeba eksponować. Z jednej strony po to, aby starać się również zachęcić innych twórców z Politechniki Śląskiej, ale z drugiej strony, aby również zyskiwać nagrody, dlatego że my się później nimi chwalimy jako twórcy, ale także i jako uczelnia przez długie kolejne lata. Natomiast ważne jest również to, aby starać się poszukiwać inwestorów, dlatego że takie rozwiązania, one potrzebują później wykonania tego kolejnego kroku. Ktoś powinien nimi się zainteresować, ktoś powinien być może właśnie czasami jeszcze dołożyć pewną część finansowania, aby wykonać kolejny krok w rozwoju technologii, ale starać się również takie rozwiązania zastosować. Nie każdy twórca jest gotów samodzielnie powołać spółkę typu spin-off, co oczywiście również wspieramy, ale nie każdy takie rzeczy potrafi zrobić samodzielnie. W związku z tym tutaj właśnie jest miejsce, aby korzystając z obecności Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Regionalnej Izby Gospodarczej, wielu osób, które się interesują innowacyjnymi rozwiązaniami tworzonymi nie tylko na Śląsku, dlatego że mamy gości z bardzo wielu regionów kraju, ale i świata, aby pokazać to, czym dysponujemy. Dzisiaj staramy się przede wszystkim pokazać te wynalazki, które zdobyły laury podczas INTARG w 2021 roku. Przypomnę, że uzyskaliśmy m.in. główną nagrodę, ale staramy się również pokazać te wynalazki, które zgłosiliśmy w tym roku do takiego konkursu. Rozstrzygnięcie nastąpi już wkrótce. Wiem, że jury właśnie obraduje. Ja mam zaszczyt też być członkiem tego jury. Rzeczywiście konkurencja jest niezwykle duża ze względu na to, że jest wiele wynalazków bardzo atrakcyjnych zgłoszonych przez także i przedstawicieli z wielu innych krajów, ale mam nadzieję i już widać po tych pierwszych wynikach prac jury, że nasi twórcy mogą liczyć również na jakieś laury.